i przykleił się do Luisa Enriqueza, który jest no, niewysokim zawodnikiem, nie najlepiej grającym głową, więc pewnie tutaj będą szukać takich możliwości. No nie ma co Korona na co czekać, nie ma czego bronić, musi zaatakować, musi zaryzykować. Pewnie będzie to gdzieś próbowała prostszymi środkami, czyli dłuższymi piłkami właśnie w kierunku Stano, który pewnie te piłki będzie zgrywał na Zielińskiego czy Kurzyma. Zwłaszcza, że czasu zostało tyle, co kot napłakał. 80, w zasadzie już 90 minuta meczu. Łukowicz wybija piłkę, Drygas, Jovanovic. Stano przesuwa się już na linię 16. Sobolewski. W miejscu dryblować trudniej. Sobolewski, uwaga, właśnie Stano. Jovanovic i wychodzi Lech. Szansa na kontrę. Wściekły jest chyba trener Ojrzyński. Domagał się, tak mi się wydaje, podyktowania rzutu wolnego pośredniego. Rudnie Fiernani. Korona już ryzykuje, dużo zostawia swojego obrońcę 1-1. To jeszcze z Rudniewem jest to bardzo ryzykowne, ale Hernani jak na razie sobie bardzo dobrze radzi w tych pojedynkach. Wracając do tych młodych zawodników, jest to bardzo istotne, żeby ich, ten proces prowadzenia był mądry, wyważony, żeby ci zawodnicy gdzieś ich nie spalić, ale też, żeby czasami nie poczuli się lepszymi niż są, bo nieraz widzę, że prowadza się młodych zawodników i oni nie najlepiej reagują na to, bo zamiast to... Chodzą z arbuzami pod pachą. No właśnie, zamiast ostatnio... Dzisiaj czytałem wypowiedź Bogusia Wyparu, który powiedział taką jedną rzecz, że jak zostają piłkarze po treningu, to są to dwaj bramkarze i dwaj doświadczeni zawodnicy, a młodzi... Szybko, no teraz jest dobra akcja. Zieliński. Nie, młodzi się denerwują, że muszą czekać na to, żeby piłki zebrać, więc oni stoją wkurzeni i przyglądają się, kiedy oni skończą. A jeżeli tak jest, to naprawdę jest to smutne, bo tak naprawdę, żeby ci młodzi zawodnicy się rozwijali, to oni muszą zostawać, pracować, jeszcze raz pracować i w ten czas na pewno przyjdą efekty. Rudniew skrywa do Sztylicza, broni Małkowski. 3 minuty doliczył pan Małek. Pierwsza z nich już niemal upłynęła. W piłce nożnej najważniejsze są automatyzmy. Jeżeli prawy obrońca na przykład gra na tej pozycji, no to dla niego istotne jest po prostu wykonanie świetnej wrzutki. Na 10 powinien 9 zrobić to dokładnie, potrafić taką piłkę dokładnie wrzucić, a z tym w polskiej lidze często jest problem i myślę, że właśnie takie zostawanie na treningu nie tylko młodych, ale też doświadczonych piłkarzy i doskonalenie tych elementów, które są ważne, jest bardzo istotne. Teraz widzimy, że już nic nie ma Korona do stracenia, będzie... Rzucili się wszyscy do przodu. Wszyscy idą do przodu, zostaje nawet Hernani. Tak, Hernani został tylko z Lisowskim, Hernani przy Rudniewie, wrzuca piłkę Lisowski, czy była ręka? Chyba trener Ojrzyński widział rękę i krzyczał tutaj do sędziego, ale... Oj, wygrał teraz ważną główkę Hernani, bo był tylko sam Semir Sztylicz. Luis Enriquez i Jasmin Buric. Upływa druga minuta z trzech doliczonych. Luis Enriquez ma jedną cechę. No zobacz, był trafiony w rękę Semir Sztylicz. Nie ułożył nad tych rąk w taki sposób, by można było potraktować tę rękę jako trafiony, no bo został trafiony w rękę, to jest pewne. Natomiast powiększył powierzchnię swojego ciała i można tu było odwiedzać. Na pewno sędzia miał tutaj argumenty, żeby to chyba trzeba na kartkę. Chyba tak, bo to jest druga żółta kartka. Maciej Korzym, Korona kończy w dziesiątkę. Zobaczymy, czy był ku temu powód. Niepotrzebne zachowanie. Niepotrzebne. No nic to nie dało teraz. Tak naprawdę została końcówka i takie osłabienie zespołu było totalnie niepotrzebne. No, jest tutaj ruch łokcia. Ja myślę, że teraz troszeczkę tutaj będzie... No jest na pewno uderzony w splot, jeżeli go trafił czysto, to może to boleć, ale myślę, że też chodzi tutaj o urwanie cennych sekund i... No dla Korony to większego znaczenia to, że Bruma schodzi z boiska, że Korzym schodzi z boiska nam, ja wiem, minutę przed końcem spotkania mieć nie będzie. Aczkolwiek nieraz te ostatnie sekundy po prostu będą uciekały im i do tego jeszcze jednego zawodnika będzie mniej. Na pewno będzie to dużo trudniejsze. No już czas minął praktycznie, nie? Więc... Sędzia ma teraz prawo doliczyć kolejne sekundy. Na pewno doliczy. Kilka premier Koronie Kielce w tej rundzie się udało.
premierowo strzelili gola w Białymstoku, gdzie jeszcze bramek do tej pory nie strzelali. Premierowo pokonali w Bielsku Białej pod Beskidzie, ale taka kolejna premiera, strzelić gola w Poznaniu Lechowi, a Korona przyjeżdżała tu już dobrych kilka razy, to jak widać nie udaje się. W Poznaniu czy we Wronkach, gdzie Lech gościł Koronę Kielce w meczach ligowych, padały wyniki następujące. 0-0 to był jedyny punkt zdobyty tylko przez Koronę w Poznaniu. To był sezon 2005-2006, a potem już były same wygrane Lecha. 3-0, 1-0, 2-0 we Wronkach, a w poprzednim sezonie to była ta ostatnia kolejka. Aż 4-0. I co? I Korona nie ma ani jednego gola strzelonego na stadionie przy Bułgarskiej. I to się nie zmieni przynajmniej do następnego sezonu. Lech Poznań wygrywa z Koroną Kielce 1-0. Lech zrównuje się punktami z Koroną. Oba zespoły mają w tej chwili po 19 oczek po 10 rozegranych kolejkach. I odnotujmy, Korona Kielce przegrywa pierwszy mecz w tym sezonie w lidze. Pierwszą porażkę w Ekstraklasie. No to kiedyś musiało się stać. Ponosi trener Leszek Ojrzyński. Gol reprezentanta Polski Grzegorza Wojtkowiaka po tym samym fragmencie, po dośrodkowaniu Semira Szcilicza. Skoczył wyżej od na niego Wojtkowiak. Piękna bramka. Na pewno było to dobre spotkanie w wykonaniu Lecha. Bardzo mądre, może nie było to piękne widowisko i z masą sytuacji podbramkowych, ale naprawdę jak na polskie warunki, dobry mecz z dużym zaangażowaniem obu stron. Watching TV, mówi Marciano Bruma do jednego z zawodników Korony Kielce. Zachęca do oglądania. Na pewno nie było to kontrowersji. Tak, na pewno nie było to bardzo mocne uderzenie, ale faktycznie takiego ruchu nie powinien Korzymy wykonać i niepotrzebne te emocje gdzieś tam go poniosły na koniec. Statystyka tego spotkania. Faule, zobacz, 25 przewinień piłkarzy Korony Kielce, tylko 8 Lecha Poznań. Nie, ale kiwasz głową, że to jest normalne. Muszę ci powiedzieć, że nienormalne, bo w meczu z Górnikiem Zabrze to Korona faulowała rzadziej i miała dużo, dużo mniej żółtych kartek niż Zabrzanie.